50 groszy, rocznik 1967, najrzadsza moneta 50-groszowa w PRL-u. Nawet jej zniszczone egzemplarze są w większej cenie od powszechnych monet z tamtej epoki. Podaje ceny dla tamtej rzadkiej monety na styczeń 2022. W niektórych przypadkach wysokie ceny, jak chociażby 1291 zł za monetę w slabie NGC w roku 2021. Moneta ta miała tylko 2 miliony 27 tysięcy sztuk nakładu. Słuchajcie, i przyjmuje się kilka stanów monet i potem od tych stanów, tutaj macie tabelkę, stan pierwszy, stan drugi, stan trzeci, stan czwarty, i od tych stanów niejednokrotnie wychodzi na przykład stan 1 minus bądź 2 plus. Różnie to jest. Natomiast tutaj macie w tej tabelce podane ceny. W stanie najbardziej zniszczonym no to 10-15 zł. To jest taka moneta mocno wytarta. Stan trzeci już dość w dobrym stanie. 30-40 zł. Stan drugi to cena około 60-100. Stan drugi to tutaj to moneta ze zdjęcia na filmie. No oraz stan pierwszy, bardzo szerokie widełki, bo tam są stany mennicze, niejednokrotnie bardzo piękne monety. Stan pierwszy, ceny między 200 a 400 zł, niejednokrotnie może cena być dużo, dużo wyższa. Najwyżej zanotowana w tamtym roku cena to 1291 zł w slabie NGC MS65. W 2021 roku za tyle poszła ta moneta, słuchajcie. Slaby NGC są to specjalistyczne pudełeczka z monetami oceniane przez fachowców i akceptowalne na całym świecie. Słuchajcie, ceny podałem na 26 stycznia 2022 roku. Moneta z filmu, tak jak powiedziałem, to stan drugi, cena około 100 zł. A jeżeli interesują Cię ceny innych roczników, innych nominałów lub ich destruktów, to zapraszam do filmów, które znajdziecie u mnie na kanale, bądź tutaj na końcu się Wam wyświetli kilka filmów na temat cen monet. I monety zabezpieczam w taki holder. Podwójne zabezpieczenie stosuję co do monet. Holder wkładam do albumu. Całość takiego asortymentu na monety, na banknoty, różne inne rzeczy związane z kolekcjonerstwem zakupicie w sklepie S-Numizmatyka. 10% zniżki na kod ZAKAPIO2022 do końca roku i wielokrotnego użytku. Przepięknie można zbierać monetki, później oglądać, jak ktoś przyjdzie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!